województwo lubelskie, rozciągające się od Wisły do Bugu, to wciąż mało popularny kierunek podróży po Polsce. A niesłusznie. Ten region ma do zaoferowania naprawdę wiele. Przepiękne roztocze, nazywane polską Toskanią, gdzie spotkacie koniki polskie. Dzikie Polesie, będące królestwem żółwia błotnego i żurawia. Kazimierz Dolny, Lublin i Zamość, czyli jedne z najpiękniejszych miast w Polsce. A do tego setki kilometrów tras pieszych i rowerowych. Czy takie perełki jak Kraina Rumianku, Zaborek i Zwierzyniec. A to wszystko bez tłumów, w spokoju i blisko pięknej natury. Zapraszamy na naszą kamperową podróż po województwie lubelskim. Dzień dobry. Naszą podróż po województwie lubelskim rozpoczęliśmy od Kazimierza Dolnego, a nocowaliśmy na kempingu Port, który jest przepięknie położony nad Wisłą, na takiej malutkiej zatoczce i tak jak widzicie, kamperem stoi się w ogóle na takim cypelku otoczonym wodą. I pomimo tego, że tutaj jest cisza, spokój, totalna natura, jesteśmy na uboczu, to tak naprawdę jesteśmy w centrum, bo tutaj zaraz za tym wałem przechodzi się do centrum Kazimierza, więc to idealne miejsce, żeby mieć taką właśnie bazę wypadową i spacerkiem w 3 minuty dojść sobie do Starego Miasta, albo tak jak ja, rano wyskoczyć do piekarni. Dzień dobry, co tutaj robisz? Wypijemy sobie kawkę. Pewnie, a zrobiłaś dla mnie? No. Dzięki. Ja mam też kawkę. A ty masz z cukrem czy bez? Bez. Pyszna kawka. Podróż po województwie lubelskim zaczęliśmy od niezwykle urokliwego Kazimierza Dolnego, który jest dokładnie taki, jak myśleliśmy. Pełen zaułków, galerii, kawiarenek i restauracji. Bardzo polecamy klimatyczną restaurację Kwadrans z pysznymi pierogami. Kazimierz pełny jest też historii o Żydach, którzy przez lata stanowili połowę mieszkańców miasteczka. A dla Gai hitem Kazimierza okazała się piekarnia Sarzyńskich, w której lepiła tradycyjne kazimierskie koguty. To co tutaj widzicie, to słynny kazimierski kogut. Bo jest tutaj piekarnia, która słynie właśnie z takich pieczonych kogutów, a dokładnie z czegoś takiego. Gaja się mnie pyta, gdzie on ma głowę? Gdzie jest ten kogut? No chyba mu zjadła głowę akurat. Jesteśmy w najsłynniejszej piekarni w Kazimierzu, w piekarni u Sarzyńskich, która słynie z takich pieczonych kogutów. I właśnie czekamy, bo zaraz będziemy szli do Muzeum Koguta, żeby upiec własnego koguta. Dzień dobry. Jak masz na imię? Gaja. O, jak pięknie. Gaja. Gaju i mamo. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest kogut. Celem będzie ulepienie koguta z ciasta. Ale zanim przystąpimy do pracy, chciałabym porozmawiać z wami na temat, skąd kogut w Kazimierzu. Co takiego się wydarzyło, że ten ptak jest istotny w naszym mieście? Zgodnie z legendą, Kazimierz został uratowany przed diabłem dzięki mądremu kogutowi. Na pamiątkę tej historii, od lat są tutaj pieczone maślano-drożdżowe koguty, które w smaku przypominają chałki. Koguty można kupić w lokalnej piekarni, a w soboty o 13:30 dzieci mogą nauczyć się ich lepienia. Jadąc w kierunku Roztocza, odwiedziliśmy polskie Roswell, czyli Emilcin, gdzie w 1978 roku miało miejsce rzekome porwanie miejscowego chłopa przez przedstawicieli obcej cywilizacji. Przyjechaliśmy do bardzo nietypowej atrakcji, bo akurat przez przypadek trochę była bardzo po drodze. Tak jak Stany Zjednoczone mają swoje Roswell, to Polska ma swój Emilcin, w którym było lądowanie UFO. Jeden z miejscowych został porwany. Jest nawet pomnik upamiętniający ten moment. 10 maja 1978 roku w Emilcinie wylądował obiekt UFO. Prawda nas jeszcze zadziwi. W wielkim skrócie, co to była za historia? Mianowicie ten pan na polanie przejeżdżał sobie tutaj i zobaczył kilka małych istot, które nazwał potworakami, które były w takich obcisłych kostiumach, kombinezonach i były niskie. I te postacie zaprosiły go do siebie na swój statek. Statek, który nie przypominał takiego tradycyjnego spotka latającego, tylko przypominał jakby autobus z jakimiś śmigłami. I ten statek unosił się nad polaną, zaprosiły go do środka, zrobiły na nim jakieś badania, a potem go wypuściły. I co ciekawe, są nawet świadkowie, którzy też to widzieli. Tu jest kapsuła czasu otworzyć w roku 3011. O matko,
No to mam nadzieję, że ta kapsuła jest zrobiona z czegoś trwałego. Na noc zatrzymaliśmy się w naszym kamperze na parkingu przy kamieniołomach Kaliszany Kolonia, skąd roztacza się piękny widok na Wisłę. Gaja założyła czołówkę. Idzie gdzieś tam. No, Gaja jest kretem teraz. Co ty tam szukasz, Gaja? No da, gdzie tak patrzysz? Co to za ewolucję, małpie? Jadąc dalej na południe województwa, dotarliśmy do Lasów Janowskich, jednego z najbardziej rozległych kompleksów leśnych w Polsce. Dojechaliśmy do Lasów Janowskich i do rezerwatu Imielity Łuk. Tu jesteśmy, przy drodze można zostawić auto i sobie rowerkami tutaj pojedziemy na stawę na groble. To w ogóle jak na razie województwo lubelskie niesamowicie spokojne. Jest weekend, sobota dzisiaj, od rana pustki na drogach, przepięknie się tutaj jedzie i bardzo spokojnie. Dojechaliśmy do tego rezerwatu, jedno auto poza nami stoi, a jak widziałem zdjęcia, jak to pięknie wygląda, to spodziewałem się, że będą tutaj tłumy w weekend. Także wow, chyba wszyscy jeżdżą na wybrzeże albo do Zakopanego, a tutaj lubelskie takie piękne. Najpierw odwiedziliśmy tam rezerwat Imielty Łuk, przez który prowadzi ścieżka przyrodnicza, idealna na rower. Jedziemy. Tutaj w rezerwacie jest kilka zbiorników wodnych, jest jakaś taka grobla. Ponoć super, żeby przejechać się rowerami, więc zapakowaliśmy się na rowery i jedziemy. Ścieżka przez bagna. Bór bagienny. Czyli chyba las, który rośnie na bagnach. Jagódki rosną wszędzie. W Lasach Janowskich znajduje się też niewielka wieś Szklarnia. Znajdziecie tam ostoje koników biłgorajskich, które podobnie jak koniki polskie są potomkami wymarłego leśnego konia tarpana, który kiedyś żył dziko w polskich lasach. Dzisiaj śpimy na obrzeżach wsi Szklarnia przy Lasach Janowskich na takim miejscu ogniskowym. Tu jest ognisko. Jakieś ławeczki i z jednej i z drugiej strony tam i tu są takie miejsca parkingowe zielone i sobie tutaj stanęliśmy. Tylko komarów dużo, więc na wszystkich oknach mamy takie siateczki pozakładane. U góry też są siatki, się szczelnie zamykamy, żeby nam nie naleciało. Jadąc dalej na wschód, dotarliśmy do Roztocza, przepięknej krainy ciągnącej się od Kraśnika aż do Lwowa. Roztocze słynie ze swoich malowniczych wzniesień, które wielu osobom kojarzą się z Toskanią. Można je podziwiać z wielu wież widokowych, takich jak ta w Choszni Ordynackiej. Koło wieży przebiega centralny szlak rowerowy Roztocza. Gaja, co robisz? Coś ważnego. Coś ważnego? A czym sterujesz? Dronem. A kamizelkę odblaskową gdzie masz? Nie mam. No właśnie, do więzienia idziesz. Dronowego. Najładniejsza część Roztocza została objęta ochroną w ramach Roztoczeńskiego Parku Narodowego. I właśnie wjechaliśmy do tego parku, zostawiliśmy auto przy stawach Echo
i rowerkami jedziemy w kierunku Florianki, czyli takiej wsi, w której jest ostoja konika polskiego. Symbolem parku są koniki polskie, które mają tu swoją ostoję. Prawie 200 hektarów zostało oddanych konikom, aby te mogły spokojnie tu żyć bez ingerencji człowieka. Żeby je spotkać, najlepiej tak jak my, wybrać się rowerami w trasę od stawów Echo do wsi Florianka, gdzie znajduje się ostoja konika. Trasa jest zamknięta dla ruchu samochodowego, więc dostaniecie się tam tylko pieszo lub rowerem. 6 km w jedną stronę. We wsi jest mała kawiarnia i stajnia, w której spotkacie koniki polskie, jeśli nie udało Wam się na nie trafić na olbrzymich pastwiskach po drodze. Stolicą Roztocza i siedzibą Roztoczeńskiego Parku Narodowego jest miasteczko Zwierzyniec, który jest świetną bazą wypadową. Najpopularniejszą atrakcją Zwierzyńca jest kościółek na wyspie, położony na stawie niewielki kościół świętego Jana Nepomucena. Raz w roku odbywa się tu procesja na wodzie. Ksiądz i wierni płyną na łodziach i kajakach. W południowej części Roztocza dołączyła do nas rodzina Oli i wspólnie odwiedziliśmy jeszcze rezerwat przyrody nad Tanwią. Po obu stronach rzeki prowadzi ścieżka, z której można podziwiać niewielkie wodospady zwane szumami. W ogóle chciałem Wam polecić tę aplikację. Nazywa się Mapa Turystyczna. I to jest aplikacja, w której macie szlaki w całej Polsce. I są pozaznaczane tutaj wszystkie ścieżynki, wszystkie atrakcje, jakieś wiaty. I dzięki tej aplikacji, na przykład teraz idziemy, wiemy, że tędy da się dojść do wodospadu, do którego idziemy. To jest naprawdę genialna ta aplikacja. O, i tu jest wodospad. I darmowa. O, tak się nazywa ta aplikacja i tak wygląda mapa turystyczna. Wczoraj na Instastory zdaliśmy znać, że zajadamy sobie jagódki w lesie. Tak jak przez całe życie i tak jak za dzieciaka się zajadało hektolitrami tak naprawdę. I tyle osób nam napisało, żeby tego nie robić, bo gdzieś tam był jakiś przypadek, że ktoś się rozchorował i dostał jakiejś pomplownicy, pompelozy czy czegoś takiego. I się przestraszyliśmy. I już boimy się jeść. O! Właśnie opowiadałem, że się boimy. A tu Dagmara zbiera do tego, do kubka. Ty się nie boisz bombelozy? Ja się boję. Boisz się bombelozy? Ale są takie smaczne, że ryzykujesz. Okej. Okay. To jest właśnie... O to chodzi w życiu, żeby się bać, ale mimo wszystko robić. Ścieżką prowadzącą przez las można też dojść do wodospadu na Jeleniu. Największego wodospadu na Roztoczu. Wyjeżdżając z Suśca zatrzymaliśmy się przy przepięknej kamiennej wieży widokowej. Idziemy dalej przez Roztocze i zatrzymaliśmy się przy restauracji Mama, która wygląda jakbyśmy naprawdę u jakiejś wiejskiej mamy się zatrzymali. Naszą ulubioną restauracją na Roztoczu jest wyjątkowa restauracja o wdzięcznej nazwie Mama. Jedno z ulubionych miejsc Kory, która urządzała tu swoje urodziny. Kolekcja świętych obrazków. Dokładnie te obrazy, takie właśnie wyblakłe, kojarzę, że zawsze w takich wiejskich domach gdzieś u jakiejś babci wisiały. Ktoś chyba pozbierał wszystkie. Masz swojego wymyślonego dzidziusia? No niby. A jak on ma na imię? Synek. To jest imię? No. Fajne. Synek.
Kolejne miejsce z pysznym lokalnym jedzeniem to Zagroda Guciów. Jest tu bardzo klimatyczne regionalne muzeum z restauracją oraz Muzeum PRL. Dwa najpiękniejsze miasta województwa to Lublin, o którym już kiedyś zrobiliśmy osobny film, i Zamość, który jest jednym z najładniejszych miast w Polsce. Zamość został stworzony jako renesansowe miasto idealne. Miasto zaprojektował włoski architekt Bernardo Morando i włoskie wpływy widać tu na każdym kroku. Ulice przecinają się pod kątem prostym, a plan miasta przypomina człowieka. Głowa to rezydencja zamojskich, płuca to Akademia Zamojska, a kręgosłup to ulica Grodzka. Całość została otoczona murem z 7 bastionami i 3 bramami. Na obiad wybraliśmy się do restauracji muzealnej Ormiańskie Piwnice, gdzie można spróbować ormiańskich potraw. Najpiękniejsze kamienice to kamienice ormiańskie, znajdujące się na ulicy Ormiańskiej, tuż obok ratuszy. Gaja, co ty tam niesiesz? Chrabosza i jabłko. Masz, ale chrabosz czy chrząszcz? Taki chrząszcz jak z Szczebrzeszyna? Nie. Inny? No. A, to dobrze, bo ten z Szczebrzeszyna jest tutaj. Gaja, powtórz teraz. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Szczecinie. Chyba są same chrząszcze. A ten co, tutaj ma pistolet? Dzień dobry. Jesteśmy w Poleskim Parku Narodowym, którego symbolem są żurawie. Dlatego wstałem bladym świtem i idę przejść się dookoła jeziora Zagłębocze, żeby poszukać żurawi. Zwiedzanie Polesia zaczęliśmy od jeziora Zagłębocze, które leży jeszcze poza granicami Parku Narodowego. Dookoła prowadzi ścieżka idealna na rower lub piesze wędrówki. A tu w ogóle nad jeziorem, tak jak widzicie, jest też biwak. 40 zł za kampera, 20 zł za namiot i nad jeziorkiem można sobie przenocować. Często nas pytacie, jak wygląda serwis takiego kampera. No więc tutaj w województwie lubelskim też są te punkty kamper systemu, które działają tak, że tutaj pobieracie sobie wodę, podłączacie część, koniecznie swojego węża i nalewamy go prosto do auta. Tu mamy punkt zrzutu toalety, a tam pod spodem jest punkt do zrzutu szarej wody. My sobie dorobiliśmy takiego węża jeszcze, żeby po prostu z kranu nam się nie lało, nie rozbryzgiwało. Jest wąż, który mogę idealnie wcelować i to się tam zlewa. No a naszą wodę uzupełniamy sobie tutaj. Zaraz wlejemy. I po sprawie. I czysty wstawiamy z powrotem do łazienki. Gaja, powiedz, co dałaś mamie do zjedzenia? Czekolada. Z czym? Z czekolada? Parówką. Czekolada z parówką. Super, smakowicie. Robimy szybki obiad i zaraz ruszamy na rowery, bo jest tutaj bardzo ładna trasa, która przez chyba kilkanaście kilometrów, jak nie więcej, wjedzie właśnie przez Polecki Park Narodowy. To jest mapa całego Poleskiego Parku Narodowego. My jesteśmy teraz tu i stąd rusza ponoć bardzo fajna droga rowerowa, ścieżka edukacyjna Mietułka. I tą drogą można tutaj sobie zostawić auto i zrobić taką ładną pętelkę po drodze, odwiedzając jakieś wieże widokowe, stawy, czy tutaj jakiś nowy skansen ponoć tu albo tu powstał. A wieczorem na ścieżkę Czachary jedziemy. A tu w ogóle możecie zobaczyć, jest parking Wiata. I stąd można ruszyć w drogę. Trasa rowerowa Mietiłka ma w sumie 21 km i najlepiej zacząć ją tak jak my na parkingu przy pomniku we wsi Wytyczno. Trasa jest super płaska i prowadzi spokojnymi szutrowymi drogami.
upały dzisiaj, 30 kilka stopni, więc najpierw chłodziliśmy się nad jeziorem, teraz się chłodzimy na rowerach, bo przynajmniej trochę wieje. Jest pięknie, to jest tyle takich polnych, ładnych, wiejskich dróg, że jest gdzie jeździć. Ale tu jest sielsko, spokojnie, cicho, niesamowite. Na początku trasy warto zatrzymać się w nowo powstałym ośrodku edukacyjnym Poleskie Sioło. To tradycyjna zagroda Poleska, w której można zobaczyć, jak kiedyś żyło się na tych terenach. Poleski Park Narodowy zajmuje 10 tysięcy hektarów i są to przede wszystkim obszary wodno-błotne, bagna, torfowiska i jeziora. Można tu spotkać łosie, żurawie i wilki. Gai się zmówiła jazda, teraz biegnie. Dobra, biegniemy, jedziemy. Ścieżka Czachary ma 6 km i jest świetnym miejscem do obserwacji ptaków. To tu najłatwiej spotkać symbol parku, czyli żurawie. Poleski Park Narodowy słynie z takich drewnianych ścieżek, takich kładek, które prowadzą tutaj przez te podmokłe tereny, bo inaczej ciężko by było tutaj chodzić. I jest kilka takich ścieżek, którymi można się tutaj przejść, pooglądać naturę, popatrywać ptaki, czy tak jak tutaj jakieś właśnie widzę, są stawy. Najsłynniejsze ścieżki to Czachary, czyli ta, którą teraz idziemy, i Spławy. Wszędzie coś słyszę. To są chyba łosie. I komary są. Ale ty szybko już biegasz, mama. Tutaj na północy województwa lubelskiego jest po jeziorze Łęczyńsko-Włodawskie, jest bardzo dużo jezior. I właśnie dzisiaj się zatrzymaliśmy na jednym z takich jeziorek, bo jest 30 kilka stopni, więc stwierdziliśmy, że musimy trochę pokorzystać i się ochłodzić. Kupiliśmy kółko dla Gai takie. Wcinamy z nawadniającego arbuza. Wypuszczałaś powietrze? No. Czym? Otylam. Na terenie Polskiego Parku Narodowego jest wyznaczone kilka takich pól wypoczynkowych, można powiedzieć takich prostych kempingów. Coś w stylu tego, co spotykaliśmy w Stanach czy w Kanadzie. I można tutaj legalnie na terenie Parku Narodowego przenocować sobie za bardzo niewielką opłatą. Tam na tablicy jest napisane 4,50 za namiot, 2,50 za osobę albo 3,50. I tutaj macie taki teren z wiatą pod ognisko, toaletę, śmietniki, no i parking. No i dzisiaj sobie tutaj właśnie zostaniemy i będziemy nocować, żeby mieć taką fajną bazę wypadową, bo można raz, że blisko natury, a dwa, że bardzo blisko tych wszystkich ścieżek i sobie potem z samego rana przy najpiękniejszym świetle, najpiękniejszych warunkach wyjść i pozwiedzać. Bardzo polecamy przejść się też krótką ścieżką Dąb Dominik. Na końcu ścieżka prowadzi przez torfowiska i zarastające jezioro Moszne. Drugim, zaraz po żurawiu, symbolem polskiego parku są żółwie błotne, będące jedynym dzikim żółwiem żyjącym w Polsce. Jest to gatunek zagrożony wyginięciem, dlatego pracownicy parku prowadzą czynną ochronę żółwia. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w siedzibie parku w Urszulinie, gdzie można spotkać małe żółwie. Chciałabyś takiego mieć tak na ręce? Tak. O nie, nie wiem, no zobaczymy. Idziemy poszukać, chodź. Proszę powiedzieć, czym zajmujecie się tutaj w ośrodku? Tak jak te tablice tutaj obok nas wskazują, zajmujemy się pomocą dzikim zwierzętom. Rehabilitacją, leczeniem, a następnie uwalnianiem ich do środowiska naturalnego. I przede wszystkim widzę tutaj za nami sporo bocianów. Czy jeszcze jakieś inne zwierzęta tu macie?
Tak, bociany królują, jeśli chodzi o ilość. Natomiast są również inne gatunki. Tutaj w tych małych wolierach są pustułki, krogulce. Są też drobne ptaki śpiewające typu kos. A są też takie nieduże ssaki jak jeże. W zasadzie jeżyki można byłoby powiedzieć, ale mówię jeże, żeby nie mylić z jeżykami tymi skrzydlatymi. Do żółwików. To idziemy. Proszę opowiedzieć, co tutaj się dzieje z tymi żółwikami? Skąd one się tu biorą i co im, w czym im pomagacie? Pomagamy im, tak jednym krótkim zdaniem mówiąc, w dobrym starcie. Dajemy im takiego kopa na początek. Po pierwsze, już na etapie jaja żółwiki są zabezpieczane w terenie, tam gdzie samica, żółwia mama złoży jaja. To złoże jest zabezpieczane taką specjalną siatką metalową, po to, żeby drapieżniki po prostu się tam nie dostały i nie zjadły tych jaj. Przede wszystkim lisek chytrusek, żeby tych jaj nie zjadł, bo on jest największym amatorem żółwich jaj. Potem po 3 miesiącach inkubacji, kiedy żółwiki się wykluwają, my te siatki zdejmujemy i tym małym żółwikom pomagamy dotrzeć do wody. Staramy się tym żółwiom pomagać już od lat ponad 20, co też przynosi efekty. Taki był początek, a tutaj mamy rok 2018, tyle żółwików nam się wykluło, tak? Bo jeżeli chodzi o gady, to jest chyba jeden z najbardziej zagrożonych w Polsce. W Polsce tak, żółw błotny jest gatunkiem bardzo, bardzo rzadkim. Tutaj na Polesiu, a w szczególności w Poleskim Parku Narodowym, ta jego populacja jest jeszcze dość silna, ale też jest dość silna dzięki naszym tym działaniom w zakresie ochrony czynnej. Ale spotkaliśmy łosia na pożegnanie z Polesiem. A może to nawet pani łoś, sądząc po braku poroży. Dobra, teraz już się można ruszać, panie łosiu. A dzisiaj na noc zatrzymaliśmy się na kempingu, takim wiejskim kempingu, który się nazywa Kemping Polesie. I mega lubię takie kempingi właśnie położone przy jakimś gospodarstwie, tak jak tutaj, tam jest stodoła. Za tą stodołą są przepiękne, czyściutkie łazienki. Tutaj jakiś warzywniak, a tu pola i tam na tym polu stoi sobie łoś i na nas patrzy. Niesamowite. Super miejsce, żeby sobie poobcować z naturą w takim spokoju. I w ogóle jestem w szoku, że poza nami tam jedna przyczepa tylko stoi. Wszyscy chyba pojechali gdzieś nad jeziora, a jest weekend, lipiec. Także trochę niesamowite, że tak mało ludzi. Także jakbyście szukali takiego spokojnego miejsca, to raz, że polecam lubelskie, a dwa, to właśnie kemping Polesie. Jakie są atrakcje tutaj przygotowane dla turystów, którzy chcieliby odwiedzić Krainę Rumianku? Można do nas przyjechać z grupą zorganizowaną i mieć różne atrakcje typu gry terenowe, warsztaty, jedzenie, ognisko. Można mieć też wiejski spa, tak samo dla turystów indywidualnych w sumie też. Tylko trzeba się umówić wcześniej. Tylko trzeba się umówić, ale to jedni i drudzy muszą się umówić. Mamy wiejskie spa, beczkę japońską, saunę, gabinet masażu. Można przyjechać wozem drabiniastym albo mieć pokaz obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi. To okay. Też taka ciekawostka, można powiedzieć. A jeżeli chodzi o noclegi? Mamy noclegi w domu pod Aniołem. Mamy pokoje dwuosobowe i taką domku z gliny i słomy też można przenocować. To jest bardzo ciekawe miejsce, bo jest zrobione właśnie z gliny i ze słomy. Taki nietypowy budynek użytkowy. A ile w sumie tutaj ludzi pomieścicie, jeżeli chodzi o jakieś imprezy zorganizowane albo noclegi? 30 osób. 30 osób. Okej. Okay. To jest dom z gliny i ze słomy zbudowany. Tutaj jest kawałek ściany nieotynkowany, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mhm. No, Ola chciała kiedyś własnoręcznie taki wybudować z gliny i ze słomy.
Ale ja się bałem, że spadnie nam na głowę potem. Wiesz co, no już tyle lat to jest i nie działa. Wiesz. Także daję radę. Ale nikt tu nie śpi pewnie wtedy. Jak to nie? Zaraz. Ale za to jak w środku, jaki chłodek. Jest mikroklimat, no. Jest tak przyjemnie bardzo. Ale wynajmujecie to dla gości? Tak, można wynająć. Ja nie wiem, na czym polega malowanie paznokci. No, ale dała paznokcie? No właśnie, tłumaczymy jej. O, tak, dajesz paznokcie? Dobra, to który kolor wybierasz? Ten fioletowy? Dobra. Ej, no miało być wiejskie spa. Jest. Dziewczyny poziomki zbierają prosto z krzaka. Mamy taką gryterenową awanturę w Krainie Rumianku, bo mamy dwie gryterenowe i ta awantura w Krainie Rumianku jest taką grą fabularną, że są różne postacie w tej grze, przebierają się. Na przykład jest myśliwy, zielarka, karczmarka, pustelnik, no i dzieci są dzielone na grupy, dostają mapy, sakiewki z rumiankową walutą i chodzą po prostu tu po Krainie Rumianku od tych postaci do postaci z mapą i muszą różne zadania wypełniać, żeby rozwiązać problem, który męczy Krainę Rumianku. Także jest bardzo fajna, taka atrakcyjna ta gra z różnymi postaciami obsadzonymi w tej grze. Popularna, także polecam. Fajna jest zabawa. Mamy tutaj różne warsztaty. Głównie to są, ta sala jest taka zielarska. Także robią tutaj maceraty, mieszanki herbat ziołowych. Ola jest świernięta na punkcie wszystkich zielarskich i kosmetycznych rzeczy. No, jak więc jak robi, widzicie, to... już tu wybiera, będzie kupować wszystko. No i będziemy też mówić wam, że też... Już dużo kupiłaś, co tam szukasz jeszcze? Lawendowej nie widziałam. I tu takie dzieci szkolne sobie robią? Tak, i szkolne, i przedszkolne. O, i grupy przedseniorów. To jest chyba idealne dla Gai na ukąszenia i takie różne gojenia. Lawendowa to odgania też. Mhm. A dzisiaj z naszego busa przenosimy się do Leśniczówki. Będziemy nocowali tutaj w Leśniczówce, bo jesteśmy na terenie uroczyska Zaborek, które już kilka razy wam pokazywaliśmy na naszych social mediach. Byliśmy tu chyba z 7 lat temu albo 8 lat temu i zakochaliśmy się w tym miejscu, bo jest naprawdę niezwykłe. U Gajowego. O, to jest jedyny obiekt, który oryginalnie znajdował się w Zaborku. Przez długie lata mieszkał w niej pan Gajowy Torens wraz z rodziną. I tutaj wchodzimy do nas, dziewczyny już tu są. Mamy takie klimatyczne wnętrze. A tu jest tarasik. Z fotelem bujanym, na którym będę siedział i patrzył na sarenki. Gdzie masz piosenka? Czy to pierwszy raz widzisz? Deszcze jak w tropikach już w Polsce. Gaja dostała taki paszport tropiciela, bo tutaj na terenie Zaborka są poukrywane w różnych miejscach pieczątki i musimy teraz iść i je wytropić. Znaleźliśmy pierwszą taką kapliczkę, która tu była. O ta. I była pieczątka tu ukryta. I Gaja taką łapę przybiła. Idziemy szukać dalej. Przywita. Dobra Gaja, idziemy dalej szukać. Uroczysko Zaborek to prywatny pensjonat prowadzony przez rodzinę pasjonatów. Na 80 hektarach powstała prawdziwa drewniana wioska, składająca się z obiektów uratowanych od zniszczenia i sprowadzonych z całej Polski. Nie rączkami, kaloszami tylko. Goście pensjonatu mogą przenocować w Starym Wiatraku, Leśniczówce, Plebanii i kilku innych obiektach. W drewnianym kościele jest mała salka konferencyjna, a w dworku restauracja z przepysznym jedzeniem. Będąc w Zaborku, warto przejechać się też do sąsiedniego Janowa Podlaskiego i najstarszej w Polsce państwowej stadniny koni. Słynie z koni czystej krwi arabskiej i corocznych aukcji, na które zjeżdżają się hodowcy z całego świata.
niedaleko płynie też Bug, jedna z niewielu nieuregulowanych rzek w Europie. Województwo lubelskie nas zachwyciło. Piękna natura, niespotykane nigdzie indziej zwierzęta, dzikie rzeki, malownicze pagórki i jedne z najpiękniejszych miast w Polsce. To kraina idealna na podróż kamperową, wakacje z dziećmi i odpoczynek blisko natury. Przed nami jeszcze sporo do odkrycia w tym rejonie, więc na pewno jeszcze tu wrócimy.